witajcie moi drodzy, z tej strony Kina, witam was w grze Detroit Become Human! Słuchajcie, wiem, że przez was długo oczekiwana gra, nie ukrywam, że przeze mnie też jarałam się już od czasów po prostu... W sumie jarałam się od czasu, kiedy zobaczyłam trailer, później jak pograłam w demo. Po prostu nie mogę się doczekać co i jak. Powiem wam szczerze, że gra po prostu już od samego początku robi wrażenie, ze względu na to, że nawet w opcje gry, które gdzieś tam na początek się ustawia, typu język, napisy, czy też jasność i tak dalej, cały czas ta laska, która jest androidem, jest ta, która jest w tle, nam towarzyszy, nam mówi, co mamy robić i tak dalej, i tak dalej. Mój model to ST-200. Czasem się odzywa sama z siebie. Pomyślałam, że może cię to zainteresuje. Spoko. A jest wersja z brunetka z brązową. Dobra, słuchajcie, bez wielkiego pitolenia. Tak, pierwsze odpalenie mam już za sobą, ze względu na to, że okazało się, że kamerka źle mi nagrywa. Tak siedzę, patrzę i tak coś mi kolory nie odpowiadają, ale no. Teraz już powinno być ok. Natomiast słuchajcie, jestem strasznie podjarana, nie ukrywam, że bardzo mnie cieszyło, że tak często pytaliście o tą grę, tak duże zainteresowanie tą grą było, więc... Powiem wam od razu, że to co zauważam, to to, że zaczynamy od misji, którą ogrywaliśmy w demo i powiem szczerze, że nie wiem, czy chcę zmieniać jej efekt końcowy. Zobaczymy, co mi oczywiście z tego wyjdzie, bo chcieć to jedno, a robić to drugie, wiadomo, jak to u mnie bywa, ale... Ale postaram się tego nie spitolić. Owszem, jestem. Oto wchodzę ja, ubrana w androidowy strój. Wiadomo, że rybkę trzeba ocalić. Wiecie, jak ja mam z rybkami, nie? One mnie, przy mnie rzadko mają szansę na przeżycie, to tej chociaż dajmy taką tyci-tyci, nie? Chociaż może mogą oszczędzić jej cierpień. Nie, nie jestem androidem, jestem androidem. Czemu nie wyślecie człowieka? Bo ja jako android radzę sobie świetnie. Denerwuj mnie dalej, a ci załatwię, żeby ciebie do tej córki nie dopuszczali. Myślę, że gdzie to się da zgłosić? Moi ludzie ogarną to w sekundę, dajcie rozkaz. Jak ty się wyrażasz? Kurde. Elo. Elo, mordo, no możesz przestać? Kapitan Allen, jestem Connor. Android przesłany przez Cyberlife. Strzela do wszystkiego, co się rusza. Już mi gnój zdjął dwóch moich ludzi. Możemy go rozwalić, ale stoi przy samej krawędzi. Jeśli zleci, to mała też. Jak on się nazywa? Nie mam pojęcia. Albo co? Potrzebuję informacji, żeby działać efektywnie. Przeżył ostatnio jakiś emocjonalny wstrząs? Słuchaj, liczy się tylko uratowanie dzieciaka. Więc albo... A jak mam to zrobić? Albo ja się za to wezmę. Okej, ostatnio poszło mi lepiej, ile dobrze kojarzę. Nie, nie, próbujemy... Ogarnąć co i jak. Może ktoś akurat nie widział tego, nie widział demko. Szanse powodzenia nam wzrastają. Ale przy okazji takie trochę creepy, nie? Że dziecko ma jako przyjaciela androida, nie?
Ja bym wolała, żeby jednak miał jakiś znajomy w swoim wieku, ale... W sumie z drugiej strony te dzieci teraz takie, że... Może jednak te androidy nie są takie złe? Aha, bo to było, że dziecko nie słyszało strzałów, a nie, że mamy się pobujać. Ja chcę taką pufę, kto mi kupi taką pufę? A no idę, idę. Dobra. No nie poszczęściło się chłopinie, no. No nie żyj. Zmarło się, no zdarza się. Jak ktoś nie wie, co to nie jest śmieszek, hehehek, tylko nawiązanie do pewnej sytuacji rodzinnej, o której kiedyś wam mówiłam. I broń. Nie chcę jej brać. To naprawdę nie wróży dobrze. Weź, że to... A nie od razu będzie strzelać i zdejmować dziady. No. Opa. Kolejny nie żyje. Temu zdecydowanie oberwało się bardziej. Ciup rekonstrukcja. Tutaj teraz mamy sobie... O! Okej. Martwi mnie to 64%, jeśli mam być szczera. Tak się dzieje, jak się wymienia przyjaciół. Nie wiem, czy my tu coś jeszcze możemy... ogarnąć, jeśli mam być szczera. Rodzinka miała zjeść obiad, ale no niestety... Wizdziebko mi nie pykło. Pozwólcie, że się jeszcze tutaj porozglądam. Bo trochę te moje procenty mnie martwią. Czy ja coś tutaj jeszcze mogę...
wydaje mi się, że nie. Aha, tamten oberwą nikt mu nie pomaga, nie? No szczerze, nie chciałbym z nim pracować. Dobra, idziemy. A, są jeszcze ślady. Okej. Znaczy go chcieli tylko model wyżej przesunąć, a my jesteśmy dwa modele wyżej. Chyba myślę, że możemy złapać pod padziochę z tego powodu. Dobra, idziemy. Mamy więcej niż 50%, więc... Odsuń się! Jeszcze jeden krok i skoczę! Nie, proszę, nie, nie! Biała kwiatka, nieważne. Witaj, Danielu! Skąd? Nazywam się Connor! Skąd wiesz, jak mam na imię? Dużo o tobie wiem! Chcę cię z tego wyplątać! Nie pomagają. O... Nie zrobi ci krzywdy! Chcę porozmawiać i znaleźć jakieś wyjście! Co? Nie chcę rozmawiać! Na to już za późno, słyszysz? Za późno! Mieli zamiar cię zastąpić i to cię zdenerwowało! Tak było, prawda? Myślałem, że jesteśmy rodziną. Że się liczę. Ale byłem tylko ich zabawką, którą się wyrzuca, jak się znudzi. Wiem, że ty i Emma byliście sobie bliscy. To może jej nie zabijaj. Uważam, że cię zdradziła, ale ona nie zrobiła nic złego. Okłamała mnie! Myślałem, że mnie kocha. Ale się myliłem. Jest dokładnie taka sama, jak inni ludzie. Zostaw żyć dziecko. Słuchaj. Wiem, że to nie twoja wina. Emocje, które tobą targają, to tylko błędy oprogramowania. Nie. To jest tekst, który mnie osobiście by wkurzył. Nie chciałem tego. Kochałem. Ale byłem dla nich niczym. Niewolnikiem od spełniania poleceń. Nie mogę już znieść tego hałasu. Każ swoim odwołać helikopter. Lec. Proszę. Jakby nie patrzeć, i tak go mam na muszce z pięciu innych bloków. Musisz mi zaufać, Danielu. Puść małą wolno, a obiecuję, że wszystko będzie dobrze. Wszyscy mają stąd zniknąć. A ja chcę samochód. Odjadę i wypuszczę małą za miastem. Okej, okay, nie tego się spodziewałam. Przynajmniej widzicie dwa różne podejścia. Ale we wszyscy to mi się podoba, że tak sobie mogę na różne sposoby i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że to by dużo tak, że to jest... Mam nadzieję, szczerze mówiąc, mam nadzieję, że będzie to zrobione troszkę lepiej niż na przykład w jakichś takich Left 4 Deadach. Czyli, że tutaj to naprawdę, że tak powiem, będzie coś zmieniało. A to sprawi, że grę się będzie jeszcze chętniej przychodzić po parę razy. Och. Oczywiście nie zrobię 15-minutowego odcinka, więc polecimy z jeszcze
jakąś tutaj misyjką. To najwyższej światowej klasy pomoc domowa. Gotuję 10 tysięcy różnych potraw. Chodź, Zoe, idziemy. 200 języków i dialektów. I pomaga dzieciom w lekcjach od podstawówki aż do uniwersytetu. Wow. To chcę. No, skarby wygląda świetnie, to mi się zastanowiło. W tej chwili mamy specjalną promocję. Nie chcę tamtą. Potrafisz zadbać o dosłownie szczęście nas. Bierzemy. Gratuluję wyboru. Odpowiednie służby w razie włamania. Jakie ceny jest tamte? MP800 jest odrobinę droższy, ale ma wiele dodatkowych funkcji. Ja chcę tą laskę. No i jest. Nie było łatwo przywrócić go do stanu używalności. Naprawdę mocno. Ja chcę tam tą laskę. Co mu się właściwie stało? Wpadł pod auto. Głupi. Wpadł pod auto. Rozumiem. Tak czy siak, jest już całkiem na chodzie. Przeszedł tylko reset. Musieliśmy wymazać mu pamięć. Jestem autorytą, którego przejechało auto. Przepraszam, czy jednak mogę tą... Nazwał go pan? Ja tą laskę? A ja chcę tamtą. AX400. Chcę taką fajną koszulkę. Kara. Mam na imię Kara. No dobra, ujdzie. Nie, ale centralnie mam ciary, wiecie. Mam taką prośbę do tego pana, który siedzi obok, czy ja bym mogła łaskawie nie wpadać więcej pod auto. Mam dziwne przeczucie, że ktoś mnie przejechał. I że to nie do końca był przypadek. Gonciarz przyjechał, że tyle dronów lata? Pozdrawiam, Krzysiu, serdecznie. Powiem szczerze, tak z jednej strony życie z takim androidem spoko, z drugiej strony... Kurde, czasem fajnie jest mieć jakieś obowiązki w chacie, no? Ja nie wiem, ja jak sprzątam, to potrafię się ściorać do upadłego, bo jak sprzątam, to naprawdę sprzątam porządnie, ale jakoś tak lubię to takie zmęczenie, kiedy sobie siedzę w czystej chacie i tak dalej. No to jest trochę słaba opcja z tymi ludźmi. Ale to faktem rzeczywiście może tak być, że ludzie mogą tracić robotę, no bo jeśli Android potrafi tyle rzeczy, to... Bardzo ciekawy temat i taki, wiecie, podrozkminy na zasadzie, czy wtedy wszystko by robiło androidy i ludzie by nie musieli pracować, czy jakby to wyglądało. Nie strasz ptaków, bo cię... Ten przypomina pewnego aktora. Chyba mam dość. Czekaj. Ja Bachor ci płacze. Mówię, sklep z farbami. No dobra. Rozumiem, że mam nie wpadać pod auto. O, sam sobie przyspieszył. Jak ktoś sobie tak czasem brzdąknie coś tam na... No.
czemuś się możemy przyjrzeć. Tu też się czemuś możemy przyjrzeć. Jak jest Bon Android, to myślę, że... Ale fajne mam te ciuchy, podobają mi się. No, halo. A. Nie pytajcie. Jakie ładne kolorki, Jezus, ja bym mogła w takim sklepie pracować. Tu wszystkie takie uczorąbne, nie ma pastelowych, jak miło. Identyfikacja zakończona. Centra, ja mam wrażenie, że jest na tym aktorze wzorowany. Grał ostatnio w Chirurgach. Numer 847-6399. Proszę potwierdzić płatność. Potwierdzam płatność. Kurde, kiwnęłam głową, jak mi teraz ściągnie z karty. Też tamten aktor ma niebieskie oczy. Ale naprawdę zaraz, jak skończę taki odcinek, to idę sprawdzić stan konta, nie? Użyj R1, by zmienić, gdzie ja w ogóle mam iść. Jedź do domu autobusem. A to nie mogę mi jakiś rolek zamontować, czy czegoś? Ale jak na faceta, to tak całkiem spoko wygląda. Tylko muszę sobie zaparkować androida, jaki wypas. Pozwólcie, że tylko tak rozejrzę. 36. Mam dziwne przeczucie, że właśnie. Dokąd się wybierasz, konserwo? Co ty powiesz? Ej, ludzie, patrzcie, mamy tu jednego z tych pustaków. Patrzcie na tego małego fiuta. Zabiera nam pracę, a nie potrafi nawet się podnieść. Proszę, daj mi go skosić. Nigdzie stąd nie pójdziesz. Teraz dostaniesz od nas w pierdol. No żebyś ty nie dostał. Dobra. Wystarczy. Zostaw go. Musimy dać temu ścierwu nauczkę. Żeby zaraz tobie ktoś nie dał nauczki. Jak go uszkodzisz, wlepię ci mandat. Wam też zabierze robotę. Ciekawe co wtedy. Okej. No już, rozejść się. Naprawdę wiele zrozumiem, ale to nie jest moja wina. Nawet biedny android musi czekać na autobus, nie? Dzień dobry. Bileciki do kontroli. Taki będziesz mieszek, heheszek, nie? A więc androidy mają swoją miejscówkę, a ludzie mają swoją. Przynajmniej ich nie tyrpią te starsze babcie torebkami i nie sapią nad głową na Vadera, nie? Taki wiecie, babcia android. Wsiada, siaty, rzuca na miejsce. Przepraszam. Ale czujcie bazy, takie ten, muhery, wiecie ile by tego było urycyk? Nieważne. Co myśmy tutaj sobie powybierali? A, więc tutaj są... Pewnie się dało ich obejść.
No dobra, słuchajcie, ja myślę, że my sobie dalej pociśniemy już w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że ten was zachęci do obejrzenia tutaj naszych kolejnych odcinków z Detroit Become Human. Ja nie ukrywam, że wrzucam wam ten odcinek jak najszybciej, żeby móc sobie nagrywać dalej, bo gra się zapowiada przemiodnie i już się po prostu nie mogę doczekać, żeby dalej pykać. Więc cóż, standardowo komentujcie, subskrybujcie, łapcie w górę mnie widzianek, pozdrawiam, trzymajcie się i cześć!